Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 81 razy 64. Otóż moglibyśmy pomnożyć te dwie liczby pod pierwiastkiem, ale będzie to jakaś duża liczba i trudno nam będzie wyciągnąć z tego pierwiastek. W związku z tym przy mnożeniu i dzieleniu możemy rozłączać. Więc rozłączam teraz te dwie liczby. Pierwiastek trzeciego stopnia z 81 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 64. Ile to będzie? Otóż rozłożę sobie 81 na czynniki pierwsze, tak? Czyli 81 podzielę na 3 to jest 27, na 3 to jest 9, na 3 to jest 3, na 3 to jest 1. Ponieważ jest to pierwiastek trzeciego stopnia, więc szukam 3 takie same liczby, tu mam 3 trójki, więc trójka jedna wychodzi z pierwiastka, a pod pierwiastkiem zostanie ta samotna trójka. Czyli mamy trzy pierwiastki trzeciego stopnia z trzech razy. I teraz wyciągam, wyłączam liczbę przed pierwiastek. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64, czyli rozkładam na czynniki pierwsze. 64 na 2 to jest 32, na 2 to 16, na 2 to jest 8, na 2 to jest 4, na 2 to jest 2, na 2 to jest 1. Ponieważ jest to pierwiastek trzeciego stopnia, no to szukam po 3 takie same liczby. Jedna dwójka wychodzi z pierwiastka, druga dwójka wychodzi z pierwiastka i nic nam nie zostało. Czyli wyjdzie nam 2 razy 2 to jest 4 i nic nie ma pod pierwiastkiem, więc razy 4 to się równa. No i co teraz robimy? Otóż przy mnożeniu pomnożę te dwie liczby naturalne, czyli trójkę przez czwórkę, a pierwiastek trzeciego stopnia z 3 zostanie. Czyli mamy 12 pierwiastków trzeciego stopnia z 3. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.